Kolejność wykonywania działań. Mamy dodawanie, mnożenie i potęgowanie. Przypomnijmy sobie, jaka jest kolejność działań. Przede wszystkim wykonujemy działania w nawiasach, jeżeli są. Następnie wykonujemy potęgowanie lub pierwiastkowanie. Kolejnym działaniem będzie mnożenie lub dzielenie. To jest równoważne, wszystko zależy, co jest pierwsze od lewej strony. I dodawanie i odejmowanie na końcu. I również jest to równoważne, czyli wszystko zależy od tego, czy dodawanie jest pierwsze od lewej strony, czy odejmowanie. Spójrzmy na nasze działanie. Tutaj, w naszym przypadku, na pewno mamy potęgowanie, tak, najwyższej, bo działań w nawiasach nie mamy, natomiast jest potęgowanie, ponieważ jest 2 do potęgi trzeciej, więc to wykonamy jako pierwsze. Co robimy w takim razie z pozostałymi liczbami? Przepisujemy je bez zmian. Następnie obliczamy, ile to jest 2 do potęgi trzeciej, albo 2 do sześcianu, albo inaczej sześcian liczby 2. Proszę pamiętać, że do potęgi trzeciej możemy na 3 sposoby nazywać daną liczbę. 2 do potęgi trzeciej to jest nic innego jak 2 razy 2 razy 2. 3 dwójki trzeba przez siebie pomnożyć. 2 razy 2, 4 razy 2 to jest 8. W takim razie 2 do potęgi trzeciej, tutaj sobie wpiszemy, to jest po prostu 8. No i teraz spójrzmy, jaka będzie następna kolejność wykonywania działań. Nie mamy nawiasów, jest dodawanie i mnożenie. Mnożenie jest wyżej od dodawania, więc mnożenie wykonamy jako pierwsze, tak? W takim razie przepisujemy 6, znak dodawania. No i teraz policzymy, ile to jest 5 razy 8. 5 razy 8 to jest 40. No i tu już nam tylko zostało dodawanie, więc 6 plus 40 to jest 46. I to jest koniec naszych obliczeń. Dziękuję.